Bejsbola grają, a mi nie ostrzy wideo. Kolejny dzień w Nowym Jorku nas nie rozpieszcza. Jesteśmy wszyscy przeziębieni, zastanawiamy się dlaczego. A teraz jesteśmy w Bret & Manger. To jest taka brytyjska sieć śniadaniowa z kanapkami. Mimo że ma francuską nazwę, właśnie jest brytyjska. I generalnie wzięliśmy sobie kanapeczki, zaraz pójdziemy je potestować do parku obok. Swoją drogą zapamiętałem, że jak jadłem w Londynie, to te ceny nie były takie zatrważające, nawet dla Polaków. A tutaj na przykład wrap kosztuje w przeliczeniu około 40 zł, także to nie jest miasto dla biedaków. Dobra, jesteśmy w Bryant Parku, jemy śniadanie poniekąd na trawie, wziąłem kanapkę sam nie wiem z czym. Wygląda bardzo apetycznie, ogólnie mam bardzo miłe wspomnienia związane z Bretem. Mam nadzieję, że teraz one nie zostaną zatarte. Ale to zdjęcie robisz? Nie, chyba tak będzie lepiej. Bardzo, bardzo spoko. Jakiś kurczak w marynacie, pomidor i rukola. Bardzo smaczne. Dokonaliśmy tutaj bardzo smutnego odkrycia. Mówię, że wszystkie alkohole są drogie, to właściwie każde wino w takim zwykłym sklepie ma tylko 6% alkoholu. Najprawdopodobniej to jakiś taki przepis, wymóg prawny. Generalnie jak chcecie kupić coś mocniejszego, trzeba iść do liquor shopu, czyli takiego powiedzmy naszego monopolowego. O, a to jest jeszcze normalna cola sherry. W Europie to już tylko bezcukrowa. Basia, 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 Basia. A nie, to może ty nie działać. Barbara, Barbara, Barbara. Jesteśmy przy Statui Wolności i zaraz postaramy się wejść tam na górę, chociaż na rękę i na głowę nie można, ale chyba na postument się da. Jednak okazuje się, że nie wejdziemy na statuę, bo nie mamy takich biletów, były wyprzedane. Możemy tylko ją obejść. I mamy święta cały rok.